Cześć, dzisiaj mam dla Was jedną karteczkę, dlatego filmik będzie krótki i tak myślę, że skleję go pewnie z jakimś innym, z gotowymi pracami, o ile mi się to uda. Także nie przedłużam, od razu Wam pokażę. Karteczka 15 na 15, kwadratowa. Wszystkie papiery, których tu użyłam, to jest kolekcja Lemoncraft Gossamer Blue. Tutaj są różne warstwy podklejone na piankach, ale to jest wszystko z tej samej kolekcji. Tutaj od razu się rzuca w oczy piórko i to jest embossing na gorąco złotym pudrem i też jest na tym samym papierze stemplowany. Tutaj widzicie takie napisy urodzinowe też z embossingiem robione i to jest tym razem na kalce, trochę przypalone dookoła. U góry jest kawałek tekturkowej ramki, akurat mi został po robieniu albumu taki kawałek, to wykorzystałam, to jest ramka z ikropki. Na dole jest trochę koronki, kompozycja kwiatowa. Kwiatki w większości są z foamiranu, wszystkie sama robiłam. I akurat te tutaj takie fajne, zwinięte, to są zainspirowane tutorialem Handcade Kasia Tworzy. Tak mi się spodobały, to stwierdziłam, że sobie spróbuję i bardzo fajnie i szybko się je robi. Tylko trochę mniej warstw zrobiłam, żeby takie nie były za duże na kartkę. I polecam serdecznie kwiatki, jak ktoś lubi się bawić w takie rzeczy. Tutaj mamy wstążeczkę szyfonową, sznurek, trochę gazy pod całą kompozycją. No i tak to wygląda. Tutaj może nie widać za bardzo, ale w niektórych miejscach są kropki, glossy akcent zrobiony, piórko przez środek też tutaj jest przejechane glossy. No i narożniki takie tutaj też jest maźnięte, trochę po kwiatkach jest pomazane inką gold. I nie dam sobie ręki obciąć, ale to chyba jest kolor old gold, tak mi się coś kojarzę, o ile mnie pamięć nie myli. W każdym razie to jest takie stare złoto, trochę ciemniejsze, nie takie mocno żółte. No i tak się prezentuje karteczka, nagrywane trochę w warunkach polowych z rąsi, bo wszyscy są domownicy w domu, także nawet nie ma gdzie, jak i kiedy jakoś w spokoju nagrać sobie. Także taki szybki filmik. Do zobaczenia później. Pa, pa.